Walt Disney powiedział, że jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Sprawdźmy zatem, o czym marzą polscy uczeni. Zapraszam na Wiadomości Naukowe. Dziś w programie meble zmieniające kształt, nowoczesne miodobranie oraz sztuczna krew. Na początek rozgrzewka umysłu i zagadka. Czy wiecie, jak brzmi grecka nazwa bursztynu? A. Partiklon, B. Elektron, czy może C. Amberon? Rozwiązanie jak zwykle pod koniec programu. 2 lata temu cyberoko, służące do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce, zostało okrzyknięte polskim wynalazkiem roku. Ale to tylko część niezwykłego przedsięwzięcia naukowców z Politechniki Gdańskiej. Opracowaliśmy jeszcze wiele innych rozwiązań umożliwiających wygodne porozumiewanie się człowieka z komputerem. Na przykład wirtualną tablicę szkolną sterowaną gestami, umożliwiającą pisanie w powietrzu, drukarkę zapachów, która umożliwia skomponowanie zapachu i przesłanie go na odległość. A wszystko głównie po to, by przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu osób chorych i niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy w kontaktach z otaczającym światem pełnym wszechobecnej elektroniki. Ten wynalazek jest dowodem na to, że wkrótce zrobotyzowane będą nawet tak proste przedmioty użytkowe jak stół czy krzesło. Roombot to projekt szwajcarskich naukowców. Połączone ze sobą kule mogą przekształcić się w taki mebel, jakiego w danej chwili potrzebujemy. Dodatkowo twórcy Roombot chcą wykorzystać swój wynalazek do przenoszenia mebli, dzięki czemu niewielkie przemeblowanie będzie łatwe i przyjemne. A osoby mające problem z poruszaniem się nie będą musiały podchodzić na przykład do stołu, na którym znajdują się leki, bo to stół podjedzie do nich. Jeść miód prosto z ula to już nie tylko marzenie Kubusia Puchatka, to rzeczywistość. Na realizację przedsięwzięcia o nazwie Flow Hive jego twórcom udało się zebrać ponad 7 milionów dolarów. Sercem tego wyjątkowego ula są plastikowe ramki z ruchomymi komorami. Umożliwiają zbieranie miodu bez wyjmowania ich z ula, a tym samym bez konieczności odejmiania pszczół, zakładania kombinezonów ochronnych i ogromnie czasochłonnego odwirowywania ramek. Wystarczy poczekać, aż pszczoły wypełnią ramkę miodem, zainstalować rurkę, przekręcić wajchę, a czysty miód będzie lał się strumieniami prosto do słoika. Podczas operacji albo w przypadku utraty krwi często stosuje się substytuty, które zastępują na przykład czerwone krwinki. Są one jednak mało wydajne i powodują skutki uboczne. Dlatego na Politechnice Warszawskiej powstaje naturalny i dobrze tolerowany zamiennik. Dzięki naszej pracy uda się rozwiązać problem niewystarczającej ilości dawców krwi, jej krótkiego okresu przechowywania oraz kosztownych testów na obecność wirusów. Ten substytut będzie też można stosować niezależnie od grupy krwi pacjenta. Czas rozwiązać naszą zagadkę. Poprawna jest odpowiedź B. To właśnie od greckiej nazwy bursztynu pochodzi słowo elektryczność. Już starożytni znali jego szczególną własność, na przykład potarty o materiał zaczyna przyciągać drobinki kurzu. A dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne Wiadomości Naukowe. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.